Kock, niewielkie miasteczko na trasie Lublin-Terespol, posiada bardzo bogatą i wspaniałą historię. Prawa miejskie uzyskał za staraniem biskupa płockiego Jakuba, którego był własnością i nadane zostały przez Władysława Jagiełłę w środę popielcową 1417 roku. Za sprawą Jana Firleja Kock staje się ważnym ośrodkiem kalwinizmu w Polsce. Szybko rozwija się gospodarczo. Tu odbywają się targi, na wysokim poziomie staje gospodarka rolna i leśna. W roku 1648 oddziały Chmielnickiego dokonują wielkich zniszczeń miasta, niszcząc także szkołę kalwińską wraz z jej znaczącym w tamtym czasie bogatym księgozbiorem. Do ważniejszych postaci Kocka należy księżna Anna z Sapiechów Jabłonowska, która Kock otrzymała w posagu ślubnym. Księżna przebudowała pałac, ufundowała kościół w stylu klasycznym, ratusz i założyła ogród botaniczny. Kock aktywnie uczestniczył w zrywach wyzwoleńczych Polaków. W walkach po stronie powstania kościuszkowskiego z rąk huzarów węgierskich walczących po stronie Austriaków pod Kockiem 5 maja 1809 roku zginął pułkownik Berek Josalewicz. Tu w powstaniu styczniowym w walkach 24 i 25 grudnia 1863 zginęło 79 powstańców generała Kruka. Nie ominęły Kocka zawieruchy II wojny światowej. Kock zasłynął bohaterskimi walkami samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, dowodzonej przez generała Franciszka Kleberga. Tu od 2 do 5 października miała miejsce ostatnia bitwa 1939 roku. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły, Romana Wlazłego, zbiorcza szkoła gminna otrzymała imię tego wspaniałego dowódcy. W tym mieście powstało i działa koło łowieckie nr 39 Miś, w którym Roman Wlazły od lat pełni funkcję łowczego. Odliczający miastu upływający czas zegar kościoła świętej Anny odliczył także 55 lat istnienia tej popularnej nie tylko w środowisku mieszkańców Kocka łowieckiej organizacji. W Kocku znajduje się także jedno z najlepiej zarządzanych gospodarstw rybackich kierowanych przez prezesa Mariana Rapacewicza, myśliwego, a także prezesa Misia. Przez 55 lat istnienia koło niezmiennie cieszy się poważaniem i szacunkiem społeczności. Podejmując liczne inicjatywy, dobrze wpisuje się w bogatą historię swego miasta. Dzisiejsze polowanie ma specyficzny... Nic więc dziwnego, że media, w tym telewizja lubelska, są częstymi gośćmi myśliwych. Zawsze się zastanawiam, kiedy jest mowa o tak zwanej tradycji, ile jest w tym już tylko zwykłego teatru, a ile naprawdę głębokich treści. Jak to jest u myśliwych? No, łowiectwo w ogóle jest czasami w społeczeństwie jest rzeczą taką kontrowersyjną, prawda, że tu chodzi o zabijanie. My właśnie więc te tradycje temu przeczą. Święty Hubert jako nasz patron, choć trzeba powiedzieć, że może polskim patronem łowiectwa jest święty Eustachej. Ale europejski. Kiedyś był nawet święty Jerzy przez jakiś Święty Jerzy był przez pewien czas, kiedy to były turnieje prawie rycerskie. A później był święty Eustachy. No, ale z zachodu ta tradycja świętego Huberta jednak chyba przeważyła. I w tej chwili obchodzimy, my myśliwi wszyscy te uroczystości świętego Huberta. I to nie jest żaden teatr. To jest naprawdę zakorzenione w tej braci prawdziwej łowieckiej ta tradycja zaczynania sezonu. Prawda, bądź zasadzania sezonu właśnie. Nie tasy, bo przejemy stanowiska, proszę kolegów. Proszę bardzo, zaczynamy od gości. Na ile strzel polujemy? Na 18 strzel. Proszę bardzo, nie będę chodził. O 13.
dobrą. Każda kartka jest bardzo dobra. Tu się rozegra. Zawsze jest. Jeszcze nie zarobię. 18. Ja też zawsze. Wokół łowiectwa narosło wiele mitów społecznych. Na przykład powiada się tak, że jest to ruch mocno zdemoralizowany przez lata 70., że była to zabawa prominentów. Ja mówię o obiegowych takich poglądach społecznych, że głównie polują milicjanci i byli wojskowi, którzy nie mieli szansy postrzelać, w związku z tym biegają po lesie. No nie, może tak źle nie było. W ogóle było łowiectwo chyba u tych prominentów pewną nobilitacją. Znaczy, polował premier, to wszyscy do naczelnika w dół. Tak, ale cała nasza szara brać łowiecka, których mamy w tej chwili około 100 tysięcy, to przecież nie są prominenci. Naprawdę tak nie są myślałem. Prominenci. Nie są, no choćby weźmy przekrój naszego koła łowieckiego. Jaki bodzi mamy tutaj nasz przekrój tak zwany społeczny? Około 50% rolników, 30% robotników, no i inteligencji 20%. Rodzina Doleżalów, rodzina Szuckich, prawda, sprzed wojny Konarskich i tak dalej, można wielu wymieniać, Wróblewskich, dalej, później następni młodzież, która narastała, do nas wszystko wchodziła w nasz skład naszego koła i stąd, prawda, powstało koło, a teraz jest dość liczne, można powiedzieć. No i polowanie to tłumnie, polujemy na trzy grupy i wszystkich nie było takich spraw, żebyśmy odsuwali, tylko poprzez, prawda, wciągaliśmy. Pan Kowalczyk Kudlasz, a to pan po mistrzowsku załatwił. Chronić mi niech odlatuje to. Wydarzenie. No, Januszek zbiera gratulacje. No, kochany, no to ale, rady, ale tak. Dwa razy gratuluję. Padły trzy dziki, jeden lys, jeden borsuk i 19 zajęć. Śmierć dzika. I tak ją w złym miejscu macie, bo tu jak będzie zbiórka, pokój i tak dalej. Tak, tak, ci koledzy! Koło od pierwszych chwil powstania kierowane było przez oddanych łowiectwu społeczników. Przez 25 lat prezesował Roman Doleżal, przez 15 lat Bogdan Konarski.
Marian Rapacewicz kieruje kołem od 7 lat. Za jego kadencji wybudowano 2 wiaty, sztuczny wodopój, zagospodarowano poletka łowieckie oraz wybudowano wiele niezbędnych urządzeń łowieckich. Pod jego kierownictwem koło zyskało sztandar, a myśliwi zaczęli coraz częściej występować w strojach organizacyjnych, zwanych popularnie mundurami myśliwskimi. Dzisiaj koło Miś to bodajże najliczniejsza zorganizowana grupa umundurowanych łowiecko-myśliwych w Okręgu Lubelskim. Prezes Rapacewicz ma niebywałe zasługi w pozyskiwaniu i transporcie paszy dla zimowego dokarmiania zwierzyny dzikiej. Wyjątkowo uroczyście obchodzono 55-lecie powstania koła. Kulminacyjnym punktem rocznicowych obchodów było poświęcenie sztandaru. Uroczystości uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta i zespół młodzieżowy pod kierunkiem Barbary Obroślak. Pobłogosław ten sztandar należący do koła łowieckiego Miś w Kocku. I prosiłbym o otwarcie tej przecięcie wstęgi pana dyrektora Okrucha, pana łowczego wojewódzkiego Sikorskiego Karola i naszego kolegę Bogdana Szyckiego. Wniosek o zarejestrowanie koła złożono 22 września 1951 roku, a podpisali go Tomasz Goleżak, Józef Szucki, Mieczysław Kurowski, Roman Szymanek, Jan Rodak i Julian Antoniewicz. Byli to głównie mieszkańcy Kocka oraz najbliższych miejscowości. Wszyscy byli związani z rolnictwem, jak też większość myśliwych z pierwszych lat istnienia. Pierwotna nazwa rolnik była więc adekwatna do składu socjalnego i zawodowego jej członków. Formalności organizacyjno-prawne trwały kilka miesięcy, to były niełatwe czasy, lata 50., a faktyczna działalność rozpoczęła się w 1952 roku. Pierwszy zarząd stanowili Julian Antoniewicz, kierował miejscowym PGR-em, Józef Szucki i Tomasz Goleżak, którzy byli właścicielami i kierowali gminami w Kocku, rolnik Spiejek Roman Szymany. W 1953 roku koło liczyło tylko 19 członków. W latach 1955-1970 liczba ta nie przekraczała 25 osób. Był to okres dużej płynności kolegów myśliwych. Wyraźny wzrost organizacyjny nastąpił w latach 1975-1995, a więc to było tak od 40 do 65 myśliwych. Niestety, w ostatnich kilku latach, może z powodów finansowych bądź innych, kilku kolegów opuściło nasze szeregi. 24 kolegów posiada wyższy stopień, jak to my nazywamy, wtajemniczenia łowieckiego, to jest uprawnienia selekcjonerskie, pozwalające polować na samce zwierzyny
Kłowej, Łosie, Jelenie, Daniele, Kozły. Obecnie koło dzierżawi trzy obwody o łącznej powierzchni 18 132 ha, w tym prawie 5 tysięcy to lasu. Obwody są położone blisko Kocka i ten fakt ułatwia prowadzenie racjonalnej gospodarki łowiecko-hodowlanej. W ciągu 50 lat istnienia koła jego członkami w różnych okresach było 87 poletów, nie licząc oczywiście stanu obecnego. Od początku istnienia koła polowały w nim panie. Tu jesteśmy wyjątkiem. Teresa Moryc, lekarz-dentysta, Janina Dudek, rolniczka, Anna Waszczuk, plastyczka i córka pana Szuckiego, Bogumiła Węcel, lekarz-weterynarz. Podobnie jak w wielu innych kołach mieliśmy i mamy, w dalszym ciągu rodziny myśliwskie, nawet trzy pokolenia polowały jednocześnie. Były łowcy Józef Szucki, tata Bogdana, polował z Bogdanem naturalnie i ze swoim wnukiem Wołodkiem, a później Kasią. Pan Tomasz Goleżor, o którym wspominałem, wyruszał na łowy z synem Wiesławem. W rodzinie Wróblewskiej polował ojciec Zdzisław z synami Wojtkiem i Januszem. Henryk Szabelski szkolił na myśliwego swojego syna Artura. Marian Rapacewicz, obecny prezes, Częstochowa od siebie na stanowisku ma za sąsiada syna Artura. Kolega Bóstwa Kurarski i Stanisław Cedrzyński wyruszali na łowy w towarzystwie synów i zięciu. Ja i Janusz Lazunicy to kolejny przykład powiedzący ojca i syna. A razem z synem nie tak dawno polował Tadeusz Liśniewski. Niestety, kołaj nie żyje. Razem z zięciem aktualnie poluje Stanisław Malarz. Polują też bracia Czesław i Stanisław Iwankowie. Ryszard Leszczyński, Stanisław Kowalewski, Waldemar Czaczkowski, Stanisław Wojtaś kontynuowali lub kontynuują tradycje myśliwskie swoich ojców. Byliśmy i jesteśmy dalej otwarci, dostępni dla wszystkich, którym leży na sercu dobro ojczystej przyrody, którzy sprostają wymogom stażu łowieckiego i nie byli i nie są w konflikcie z prawem. Możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy normalnym, przeciętnym kołem jakich setki w Polsce, ale także ze znaczącymi osiągnięciami do nich zaliczamy ciągły rozwój naszych szeregów, do tych sukcesów zaliczamy bezpieczne polowanie. Przecież to wychodzi 40 ludzi z bronią, w lesie, w trudnych warunkach, ale są tak mocne rygory, że nie mieliśmy tutaj żadnych, powiedzmy, przykrych niespodzianek. Te polowania to jest koleżeńska atmosfera, to jest ceremonia łowiecka, szczególnie podczas polowania hubertusowego. Potrafimy dobrze polować i ładnie się bawić. Aby móc polować, trzeba wcześniej hodować i dokarmiać polnektactwo i leśną zwierzę, zwłaszcza w okresie zimy. I my to robili dobrze. W imieniu Naczelnej Rady Łowieckiej dekoruję koło łowieckie Miś w Kocku złotym medalem zasługi łowieckiej. Kolega Jeszanowski ma poza sobą ponad 50-letni staż łowiecki. Jego tata polował niedaleko Kocka, będąc kierownikiem szkoły przed wojną i po wojnie. Także to jest taki przykład jednej z rodzin pokoleniowych w naszym kole, a takich mamy bardzo wiele. Koło zostało odznaczone złotym medalem zasługi łowieckiej, a najbardziej zasłużeni członkowie złomem, najwyższym z możliwych w hierarchii myśliwskich wyróżnień. Odznaczenie to otrzymał Gustaw Jesionowski, wyjątkowo zasłużony dla koła myśliwy. Wcześniej takie wysokie odznaczenie otrzymał Bogdan Szucki. Drzewce sztandaru ozdobiły specjalnie w tym celu wykonane gwoździe z nazwiskami członków i sympatyków koła. Wielu z nich wniosło poważny wkład finansowy w zakup sztandaru i przygotowanie uroczystości. Roman Wlazły, Marian Rapacewicz, Stanisław Blicharz, Leszek Mitura, Roman Działa, Zbigniew Janeczek, Jan Łuczkowski to tylko nieliczni z długiej listy sprawdzonych i oddanych sprawom koła myśliwych. Uroczystość wręczenia odznaczeń i listów gratulacyjnych była także okazją do usłyszenia z ust przedstawicieli władz państwowych i łowieckich wielu pochwał i miłych słów pod adresem dobrej działalności członków koła, jak i samego zorganizowania uroczystości na wysokim poziomie. Zadbano także o atrakcyjną część nieoficjalną z myśliwską biesiadą i tańcami.
jubileusz, według mojej oceny, zorganizowany na miarę wzrostu prezesa i elokwencji Łowczego. Współpracujemy i ta współpraca jak najlepiej się układa, stąd nasze zaangażowanie również, by przyczynić się do tego, by to święto wypadło jak najlepiej. Koło KOSK było zawsze wyróżniające się w sensie pozytywnym. Gwoździa z nazwiskiem, z funkcją, ewentualnie z zasługami i o autentyczności jego pismem niniejszym zaświadczając. Podpisany jest prezes Marian Rapacewicz i Roman Wlazły, Łowczy. Proszę kolegów, wielki to zaszczyt wbijać gwóźdź założyciela koła Tomasza Doleżara. Mam wielką przyjemność. Certyfikat może dołączymy później. Jest to kurwa. Jest. Proszę. To nie ważne. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz prosiłbym Bogusława. Bogusław Konarski. I funkcja jest. Jest. Tak jest. Proszę. Wiele lat poluję. 50 lat. Kolek? Dziękuję ci, Marian. Jest tu kolejny. O. Przedstawiciel ze starostwa powiatowego w Wartowie jest? Dobrego. Dobrego. Jest. Nie zaszczycił. O. To o. Prosimy bardzo. Myśmy to podzielili dla wyjaśnienia, że u góry są myśliwi, u dołu są sponsorzy. Ksiądz proboszcz występuje w tej chwili jako sponsor. Nie będziemy mówić, ile ufundował, ale nie mało. Zapraszamy księdza proboszcza na obchody stulecia. Na staż trzeba przyjąć. Masz swój, palc swój. Zaciłem. Nie po palca, nie w palec. Pokaże mi ktoś palcem, czy nie? Aby nie w palec. Jest. Proszę. Gratuluję. Wysoko ulokowany jesteś. Bardzo wysoko. O. Gratuluję. Tak ładnie jak i strzela celnie i dobrze. Kolega Roman Krysiński, też bardzo podobny człowiek. Zresztą w naszym kole to nikt nie ma. Dwa wyjątki są, Łowczy i prezes. Jest. Lepiej. Dobrze. A widzę w palec. Święty Hubert tak długo będzie dary dawał, pokąd będzie pośrodku pory łowów stawał. Takie motto towarzyszyło dziś myśliwym, którzy polowali w Annówce koło Kocka. W polowaniu zorganizowanym przez koło łowieckie Miś wzięło udział 42 myśliwych, w tym dwie kobiety. Od małego jeździłam statem na polowania, tak mnie to zafascynowało, że postanowiłam też zostać myśliwą. Adeptką myśliwstwa jestem od niedawna, nie jest to niestety tradycja rodzinna, ale zostałam wciągnięta przez przyjaciół. Obie panie dzisiaj zostały pasowane na myśliwych. A myśliwym nie jest łatwo zostać. Trzeba zdać bardzo trudne egzaminy w Polskim Związku Łowieckim.
Polowaniami bowiem rządzą ścisłe reguły związane przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa. Na przykład myśliwemu wolno poruszać się tylko do 3 metrów od wyznaczonego stanowiska. Od Hubertusa rozpoczyna się sezon polowań grupowych. Można polować na zająca. Myśliwi układają upolowaną zwierzynę, czyli pokot, na świerkowych gałązkach. Sposób układania jest zgodny z tradycją. Zwierzynę kładzie się na prawym boku, najpierw drapieżniki, potem jelenie, daniele, sarny. Tym razem odegrano tylko sygnał lis na rozkładzie i zając na rozkładzie. Tradycyjnie wybrany został król polowania. Mogę się pochwalić, że mam złotomedalowego dzika na wystawie w Krakowie. Był mój oręż dzika, no i chyba rekordowy dzik, który padł w tym łowisku, 153 kg, także po wypatroszeniu oczywiście. 24 lata poluję, a po raz pierwszy mi się to udało zdobyć dzisiaj. Podobno myśliwi widzieli dziś łosie, jelenie i dziki, ale postanowili je oszczędzić. Strzelali tylko do szkodników, za które uważają lisy. Dzisiejsze polowania mają bardziej charakter towarzyski niż praktyczny, bo przecież nie chodzi o to, by złapać króliczka, ale by gonić go. Panorama Lubelska, Artur Kalicki. Oprócz rutynowych działań na rzecz poprawy warunków bytowych zwierzyny dzikiej, jak utrzymanie poletek żarowych, posypów dla ptactwa i paśników dla zwierzyny płowej, członkowie MISIA z własnej inicjatywy podejmują zwłaszcza sprawdzone w innych regionach Polski czy za granicą nowatorskie rozwiązania. Jeden z nich urządził błotne paprzyska, w pobliżu którego w sposób niekonwencjonalny wykładana jest sól, a drzewa malowane są smołą bukową, pomagającą zwierzynie w leczeniu drobnych skaleczeń i w zwalczaniu insektów. Aktualnie pobliska Ambona jest najatrakcyjniejszym miejscem pod względem możliwości spotkania zwierzyny. Dziś niepotrzebne były skierowania do lekarzy specjalistów. Pacjenci czekali już od wczesnych godzin rannych. Najbardziej oblegany był okulista, stomatolog i internista. Organizatorem Białej Niedzieli był około łowiecki MIŚ nr 39 w Kocku. Koledzy myśliwi zadeklarowali, że pomogą, bo na przykład część myśliwych jest lekarzami, stomatologami, mamy bardzo dużo sympatyków łowiectwa. No i między innymi ci lekarze, którzy nie są członkami naszego koła, też w tak zwanym czynie społecznym z dobrego serca i za tym serdecznie dziękujemy. A takie akcje są bardzo potrzebne, podkreślają wszyscy zgodnie. Wielu mieszkańców wsi nie ma czasu, a często i pieniędzy, aby dotrzeć do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów ośrodka diagnostycznego. Zorganizowana akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wykonano ponad 100 badań ambulatoryjnych, w tym EKG, echo serca i USG. Chociaż przyjęto blisko 300 pacjentów, chętnych było znacznie więcej. A to już Annówek koło Kocka. Tamtejsze koło łowieckie po raz pierwszy zorganizowało dla dzieci ferie w lesie. Większość z tych dzieci to i dokarmia zwierzynę nam, między innymi kuropatwy w tej chwili w okresie zimowym, dokarmiają budki, odśnieżają. Także to jest też jakaś forma wdzięczności ze strony naszego koła. Największą atrakcją był oczywiście kulik. Nie zabrakło też tradycyjnego myśliwskiego bigosu i grochówki. Wszyscy mogli spróbować sił w strzelaniu. I co ciekawe, bezkonkurencyjne w tej męskiej konkurencji były dziewczyny. Fajnie było. Ile punktów jest razem? Ósemka, szóstka, 14. Szóstka, dwa razy szóstka, siódemka, dziewiątka, ósemka. Dzisiaj w lesie bawiły się dzieci z Kockiego Gimnazjum. Ich młodsi koledzy już nie mogą doczekać się jutrzejszego kuligu. Kock do najbogatszych miast nie należy, a w ten sposób myśliwi chcą pomóc władzom w organizacji ferii. Jest to jedna z prężniejszych organizacji stowarzyszeń działających na terenie gminy. Oprócz Białej Niedzieli, która niedawno była, w tej chwili kolejna inicjatywa, z czego się bardzo cieszymy. A rzeczywiście jest się z czego cieszyć, bo ferie z przyrodą w lesie pod Kockiem spędzi w tym roku ponad 200 dzieciaków.
Historię koła tworzy, a jednocześnie utrwala w swych licznych publikacjach pełniący od lat funkcję łowczego Roman Wlazły, licznymi artykułami w prasie lokalnej oraz w Łowcu Lubelskim i Łowcu Polskim. Roman Wlazły jest także autorem monografii koła wydanej drukiem z okazji 35-lecia, co przy ówczesnej technice drukarskiej, obowiązujących limitów i tzw. przydziałów papieru było wyczynem nie byle jakim. Monografię kolorową wydano w 10 lat później z okazji 45. rocznicy powstania. Zarząd koła aktywnie uczestniczył w powstaniu strony internetowej, której autorem i wykonawcą oprawy graficznej jest syn myśliwego Kazimierza Rogali, członka komisji rewizyjnej koła. To jeden z nielicznych pomników ufundowanych przez myśliwych i dla myśliwych. Obelisk stanął w Annówku koło Kocka, gdzie myśliwi zbierają się na polowanie. Ten pomnik ma symbolizować to, jest postawiony ku pamięci kolegów, którzy razem z nami polowali i odeszli do krainy wiecznych łowów. Obok pamiątkowego obelisku stanęła kapliczka z rzeźbą świętego Huberta, patrona myśliwych. W ciągu 50 lat przez koło łowieckie Miś przewinęło się ponad 120 członków. Obecnie koło liczy 52. Współczesne myślistwo to nie tylko polowania. W czasie zimy koła łowieckie dokarmiają zwierzynę, uprawiają własne poletka z kukurydzą i walczą z kłusownikami. Zdaniem myśliwych łowiectwo to nie tylko zdobyte trofea. To nie tylko chodzi o strzelanie, o pozyskanie, prawda? To ma być relaks, to ma być przyjemność, to ma być odpoczynek. To chcemy kilka godzin spędzić, jak to się mówi, na łonie natury. Dziś polowano na grubego zwierza. Ustrzelono 4 lisy. Na dziki można było tylko popatrzeć w pobliskiej zagrodzie. W ramach obchodów 55-lecia działalności koła zorganizowano wycieczkę do Białowieży. Myśliwi i rodziny myśliwych mimo deszczowej pogody zwiedzili Puszczę Białowieską, chętnie oglądając zwierzęta, zwłaszcza te, których na swoim terenie nie posiadają. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wilki, żubry i łosie. Taka grupa koleżeńską dziewczynę przyjechała, no to już widzieli, no to jeden wchodzi w nich tam, przywieziemy mu koleżankę. Członkowie koła zdają sobie doskonale sprawę z faktu, że aby polować, trzeba hodować. Dlatego też lubią mieć pełne rozeznanie, ile i jakiej zwierzyny mają na swych terenach. Ze szczególną troską podchodzą do inwentaryzacji zajęcy, które do złudzenia przypomina polowanie zbiorowe, choć myśliwi chodzą po polach wyłącznie po to, aby policzyć zające. Wybór przewodniczącego protokolanta, rozumiem, że protokolanta to taka.
Znajomość stanów zwierzyny w danych rejonach pozwala na przeanalizowanie, przedyskutowanie i wyciągnięcie stosownych wniosków co do dalszych działań. Najlepszą okazją dla takich twórczych dyskusji są zebrania myśliwych, na które większość myśliwych przybywa w strojach organizacyjnych, traktując zebranie jako swoistego rodzaju koleżeńskie święto. Nawet do badań w ubiegłym roku oddaliśmy 17 lisów, w tym 27. Działalność koła łowieckiego zauważana jest nie tylko przez władze samorządowe, łowieckie czy media. Wzorcowa gospodarka łowiecka stała się wsparciem dla studentów Akademii Rolniczej w Lublinie. Na bazie sukcesów koła powstała praca inżynierska, a potem magisterska Wojciecha Pawluka. Rodzące się nowe wyzwania dla łowiectwa, jak urbanizacja terenów polnych, powstające autostrady i trasy szybkiego ruchu, kurcząca się przestrzeń bytowania zwierzyny dzikiej, powodowana rozbudową miast, wielkoobszarowe rolnictwo, wymuszają na myśliwych stosowania nowych metod łowiecko-hodowlanych. Utrzymanie różnorodności zwierzyny będzie coraz częściej wymagało młodych, otwartych umysłów. Koło Łowieckie Miś dba o dopływ światłych, młodych kadr.